Klaudio, liczyłaś dzisiaj bloki? Nie, gdzie tam. A patrzyłeś statystyki? Patrzyłem. Oficjalnie 9, ja naliczyłem 10. O, zobaczymy, jak będzie na koniec. Generalnie skończyliśmy z liczeniem coś koło 20 i chyba blok w pewnym momencie to był taki kluczowy element, który nam dawał spokój w meczu. Tak, myślę, że to był blok i dołączyłyśmy do tego zagrywkę też. Na szczęście przycisnęłyśmy w drugim secie, zaczęłyśmy grać swoją dobrą, ostrą zagrywkę i przez to dużo inaczej wyglądała ta gra, dużo łatwiej nam się grało i cieszymy się bardzo, że te trzy punkty są zdobyte, bo no, na początku nie zapowiadało się na łatwy mecz. Teraz przed nami trudne mecze, koniec roku, same wyjazdy. Bielsko-Biała, Teneryfa, Radomka. Jak nastroje, jak przygotowanie do tych meczów? Ja myślę, że no, potrzebowałyśmy też takiego meczu może z łatwiejszym przeciwnikiem, czyli z Tarnowem po tym Stuttgardzie, żeby się troszeczkę odbudować. Jesteśmy pewną drużyną. Myślę, że każda jest pewna siebie, odważna, także mamy ten team spirit tak naprawdę w tej drużynie i to widać, więc gramy naprawdę dobrze. Zdarzają się tak jak dzisiaj, moim zdaniem, słabsze mecze, gdzie to nie wygląda tak, jakbyśmy tego chciały, ale pracujemy nad tymi słabymi naszymi stronami i wierzę, że z meczu na mecz będzie to wyglądało dużo lepiej. Ciężkie mecze przed nami. Z meczu na mecz myślę, że to będzie wyglądało coraz lepiej, tak jak powiedziałam. Szkoda, że nie gramy u siebie, tylko na wyjeździe, ale wiemy, że te punkty, które są teraz w naszym zasięgu, trzeba zdobyć i mieć święty spokój w tym roku. Kinga, dzisiaj dostałaś szansę zagrania całego meczu. Nie był to najłatwiejszy mecz, szczególnie w pierwszym secie, ale później było widać, że z akcji na akcję zyskujecie spokój i rozkręcacie się. Dokładnie, nie był to łatwy mecz dla nas. Po przegranej ze Stuttgartem trzeba było wyciągnąć wnioski. Porozmawiałyśmy sobie między dziewczynami, razem z trenerem i wnioski zostały wyciągnięte, ale dopiero wdrożyłyśmy je od drugiego seta, można powiedzieć. I trzeba się z tego powodu cieszyć, trzeba się cieszyć, że mamy trzy punkty. I ja sama od siebie mogę powiedzieć, że dziękuję trenerowi, że daje mi też szansę pograć. Tego grania teraz będzie sporo, szczególnie grania na wyjeździe, bo do końca roku same wyjazdy, także będziemy potrzebowali chyba dużo sił i rzeczywiście dużo rotacji w składzie. Według mnie mamy wszystkie dziewczyny zdolne do grania, każda sobie poradzi bardzo dobrze na boisku, więc mamy czym rotować. Będzie dużo grania, będzie dużo podróżowania, ale my wszyscy o tym wiemy i jesteśmy na to przygotowani.